Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w specjalnym odcinku recenzji, bo zrecenzuję dzisiaj hardware. Czytnik e-booków Pocketbook Lux 4. Zapraszam. Jak wiecie, jeśli oglądacie ten kanał już jakiś czas, a dla wszystkich nowych tutaj gości, to powiem. Lubię czytać książki, uwielbiam czytać książki. Czytam dużo książek we wszystkich możliwych wersjach, w papierowej, elektronicznej, i słucham też audiobooków dość sporo. I długo nie miałem takiego narzędzia. Czytałem książki na komputerze, na laptopie, czasem na komórce w ostateczności, ale nie są to optymalne rozwiązania do czytania książek. Nie musimy się nawet umawiać, po prostu tak jest. No, nie są to optymalne rozwiązania. Często bolą nas oczy, gdy się czyta na komputerze, jest to nieprzyjemne, trzeba ten komputer włączać. Dużo to czasu zajmuje, komórka to jest milion rozproszeń i też wyładowujemy tą komórkę, mimo że potem możemy potrzebować do czegoś. Także też to nie jest idealne rozwiązanie. Czytnik e-booków to coś, przed czym się wzbraniałem, bo te dwa rozwiązania, o których opowiedziałem, tak by były dla mnie lepsze, albo raczej był dla mnie mniejszy koszt niż wydanie pieniędzy na czytnik e-booków, ale zbliżały się 30. urodziny i moja najukochańsza małżonka, którą tu pozdrawiam, kupiła mi na urodziny właśnie taki czytnik. To zmieniło mój świat. Dla tych, którzy są jakimiś tam purystami, jeśli chodzi o czytniki, nie będę porównywał tego czytnika do żadnego innego, ponieważ nie mam porównania. To jest mój pierwszy czytnik i jego właśnie recenzuję. Mam go od 16 lipca, od tych właśnie słynnych 30 urodzin, odkąd jestem już prawie dziadkiem. Przeczytałem na nim już sporo książek przez ten czas i mogę się podzielić moimi myślami i moimi wrażeniami z tego produktu. Przede wszystkim zacznijmy od zalet, a jest ich sporo, bo ten mały TouchLux jest trochę większy niż komórka, szerszy, tak samo wysoki niż klasyczny telefon. Ma bardzo szybkie włączenie. Jest to dosłownie moment, jak klikniesz i włącza się od razu na stronie książki, którą czytałeś, co sprawia, że nie musimy się długo zastanawiać nad tym, gdzie byliśmy, którą książkę czytaliśmy, włączamy i od razu jesteśmy w tym punkcie, w którym chcieliśmy być, w tej książce, którą obecnie czytamy. To sprawia, że używanie go jest bardzo łatwe i szybkie. Na czym mi zależało, jeśli chodzi o czytnik? Największą książką, którą przeczytałem na tym czytniku, jest Hrabia Monte Cristo i właśnie dzięki szybkości, z jaką można ten czytnik włączać i można tą książkę ciągle kontynuować czytać, udało mi się przeczytać tak szybko i tak sprawnie, mało przeszkadzając mojej rodzinie i mało przeszkadzając sobie w obowiązkach i w tym, co muszę na co dzień robić. Przez tą szybkość, także ta szybkość to jest olbrzymi plus, to jak on fajnie się włącza i od razu pozwala czytać. Drugi wielki plus to jest ten ekran, bo ten ekran to jest ten ekran imitujący papier, co oznacza, że twoje oczy nie będą zmęczone po czytaniu i nie będziesz też produkował tego hormonu, który się wydziela, gdy patrzysz w ekrany, w to niebieskie światło, ponieważ go tu nie ma. Dlatego świetnie sprawdza się, jeśli chodzi o czytanie w łóżku, bo możesz ustawić go jako ten papier, czyli po prostu włączy się i będzie tak jak teraz, bez podświetlenia, bez niczego. Gdy światło zgaśnie, nie będziesz nic widział na tym ekranie, ale jest opcja, żeby ten ekranik podświetlić. Wystarczy włączyć i ustawić podświetlenie tego ekranu papierowego. To oznacza, że twój wzrok wciąż nie będzie się męczył, wciąż nie ma tego niebieskiego światła, które normalnie występuje w telefonach i w komputerach. Jest po prostu podświetlony papier, co sprawia, że jest to bajeczne narzędzie do czytania w łóżku. Ostatnio miałem właśnie sytuację, gdy mi się ten tablet, znaczy ten czytnik e-booków świetnie przydał. Dzieci obudziły się o 11:30,
podczas gdy poszedłem spać przed 11, i byłem w takim dziwnym stanie, że nie mogłem ponownie usnąć. No po prostu taka była noc, że nie mogłem ponownie usnąć. W pewnym momencie, koło w pół do pierwszej w nocy, poszedłem po ten mój czytnik i bez przeszkadzania żonie włączyłem, ustawiłem sobie światło i po prostu do drugiej w nocy na luzie w łóżeczku leżąc poczytałem sobie książkę. W końcu znużyło mnie i mogłem zasnąć ponownie. Także już widzisz, że świetnie się sprawdza taki tablet w sytuacjach łóżkowych i do czytania w nocy, po nocy bez przeszkadzania partnerowi w łóżku. Kolejna rzecz, która jest tu naprawdę świetna, to bateria. Bateria działa, trzyma bardzo, bardzo, bardzo długo. 2 tygodnie, gdy czytałem hrabiego Monte Cristo, trzyma na spokojnie. Czytałem bardzo dużo wtedy. Cały czas był włączony. Będzie trzymać jeszcze więcej, jeszcze dłużej, gdy będziesz mało używał tego światła. Także naprawdę, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o baterię, nie będziesz się musiał martwić, żeby go ładować co chwilę. Naprawdę bateria może trzymać nawet i 3 tygodnie. Tu piszę, że nawet i miesiąc. Chociaż miesiąc mi aż nie trzymałem, jak gdy regularnie go używałem. Kolejny plus to jego lekkość, kompaktowość i to, że potrafi odtwarzać praktycznie wszystkie formaty e-booków, jakie tylko znajdziesz w internecie. Naprawdę bardzo szeroka gama jest tych formatów, ja je tu wyświetlę. I co jest też dużym plusem, to jest połączenie z Legimi. Jeśli masz konto w Legimi, w tej takiej bibliotece online, możesz bardzo łatwo ściągać książki na ten tablet. Posiada też opcję przeglądarki, z której nie korzystam, bo korzystam z tego czytnika tylko jako narzędzia do czytania pracy, przeglądania artykułów, a nie do przeglądania internetu. Staram się nie przeglądać internetu na tym narzędziu. Posiada wbudowaną pamięć, parę giga, nie pamiętam nawet ile, w każdym razie świetnie wystarcza. No i ma też przestrzeń na dodanie pamięci, karty pamięci, także możesz jeszcze poszerzyć to, ile ma pamięci. Bardzo dużo e-booków tu wejdzie. Także to są te liczne plusy. Naprawdę nie sądziłem, że tak spodoba mi się czytanie na tym czytniku. Bardzo dobrze działa, sprawnie i sprawia, że będziesz czytał więcej, co jest dobre i co jest ważne. Gdy masz go przy sobie i masz dobre książki ściągnięte, kupione e-booki, to jest moment, żeby naprawdę je czytać. Na przykład Hrabia Monte Cristo, którego serdecznie polecam, bajeczna książka, jest dostępna za darmo w formie e-booka, ponieważ jest już w domenie publicznej. Możesz go ściągnąć ze strony Wolne Lektury. Jeśli masz taki czytnik, to będziesz ją czytał w moment. Będziesz mógł ją czytać cały czas, bo gdy będziesz miał tylko moment, włączasz i jedziesz i czytasz i pochłaniasz tego hrabiego Monte Cristo bardzo szybko. I też nie przerażasz się tym ogromem stron, które on normalnie ma. No tutaj oczywiście widzisz strony, widzisz nawet taką opcję, ile zostało do następnego rozdziału, ale tak jakby nie przeraża cię to. A przynajmniej na pewno mnie nie przerażało w przypadku hrabiego Monte Cristo, bo jest to świetna książka. Liczne plusy, jak widzicie, świetny prezent, sprawdza się dla ludzi, którzy lubią czytać. Ale teraz jest też kilka minusów, o których chcę powiedzieć. Przede wszystkim ten system, gdy masz na przykład PDF-y takie stare, a takie właśnie chciałem używać, dostępne na stronie Polina, gdzie są książki w domenie publicznej, takie jak na przykład ta, którą czytałem ostatnio, ten pełny audiobook o tajemnicach wschodu. Niestety takie PDF-y, z takimi PDF-ami ten czytnik średnio sobie radzi, bo nie wiem w sumie dlaczego tak jest, ale po prostu te PDF-y nie chcą tak szybko stron przesuwać, jak bym chciał. I też nie da się ich tak poustawiać, jakbym chciał, bo też w tym czytniku jest dużo opcji zmiany tekstu, przycięcia marginesów, powiększenia czcionki, to głównie w formacie EPUB czy tam MOBI, ale jeśli chodzi o PDF, ciężko naprawdę zrobić sobie to tak, żeby to wyglądało, żeby to działało tak jak chcesz. Szczególnie w książkach tych starych, które są tak jakby skanami,
Nie wiem, czy to dlatego, że mają dużo pikseli, dużo informacji, jest przez to, że to jest takie zeskanowane i byle jakie. W każdym razie ciężko się wtedy te książki przemienia strony i działają wolno. Także tu jest jeden z minusów, który zauważyłem. A drugi minus, który niestety dla mnie dość sporo waży, bo jak wiecie, jeśli oglądacie ten kanał, robię dużo recenzji książek. I mój plan też w posiadaniu czytnika był taki, że gdy będę sobie książki czytał, będę mógł tutaj łatwo notować, ponieważ oczywiście tutaj jest opcja robienia notatek. Będę sobie mógł łatwo notować, robić screeny z tych książek, które czytam i później, gdy będę robił recenzję, będę mógł łatwo do nich wrócić. Otóż niestety działa to bardzo powoli i gramotnie, jeśli chodzi o te notatki. Nie zawsze, bo w książkach krótszych, tak jakby mniej zajmujących, działa to ok. Nie działa to super szybko, ale da się tego użyć po prostu. Na przykład w Infinite Potential Neville Goddarda, gdzie zrobię notatki, gdy na nie wejdę, to faktycznie mogę je odtworzyć. Ale w Hrabim Monte Cristo, gdzie książka ma 1500 stron i mam normalnie tutaj 16 notatek, gdy na nie próbuję wejść, nie mogę otworzyć żadnej. Nie mogę otworzyć żadnej, ile bym nie czekał, po prostu te notatki są strony, na których one są, ale nie mogę ich tak bezpośrednio kliknięciem odtworzyć. Mógłbym sobie po prostu na te strony wchodzić ręcznie, szukać tego fragmentu, który zanotowałem, ale no, to jest dużo zachodu i to nie tak powinno działać. Powinno to działać sprawnie. Te notatki powinny chodzić. I próbowałem, nie wiedziałem, może to przez to, że miałem książkę na karcie mojej pamięci, zmieniłem na tą pamięć wewnętrzną, nic to nie zmieniło. Te notatki wciąż działały średnio. Także jeśli chcesz dużo notować, to niekoniecznie to będzie najlepsza metoda. Bo jak dla mnie trochę zawiodły mnie te notatki, jeśli chodzi o czytnik Touch Deluxe. Touch Lux 4 znaczy. Podsumowując, świetne narzędzie, świetny hardware, świetny dodatek dla każdego, kto lubi czytać, lubi dużo czytać, dużo czyta elektronicznie. Lub chce zacząć czytać elektronicznie i nie jest do tego przekonany, bo z tym narzędziem będziesz dużo bardziej zadowolony z Twoich doświadczeń w trakcie czytania książek w formacie elektronicznym, EPUB, szczególnie MOBI, czy nawet PDF-y, jakieś normalne, nie takie stare. Naprawdę zmieni to Twój świat pod tym względem, że będziesz czuł te EPUB-y, te książki elektroniczne będą czuć, będą miały, dawały Ci poczucie, aby były normalnymi książkami. Przez to, jak ten system cały działa, przez to, jaką on ma dużą pamięć, przez to, jak nie czuć tak jakby, że to jest taki mega napakowany elektronicznie potwór, tylko raczej tutaj jest chyba właśnie mało RAMu, procesor dość średni, przez to są problemy z tymi notatkami, ale za to daje to poczucie, gdy sobie czytasz te książki, które zmieniasz sobie strony, ekran jest i dotykowy, i fizyczne przyciski są, gdy to robisz, masz takie trochę właśnie poczucie, jakby to były normalne książki. Mi się to podoba i mi to w ogóle nie przeszkadza, że nie śmiga to jak laptop, który ma 16 GB RAM-u, ale jeśli chodzi o notatki, to jest spory minus, że nie mogłem ich na przykład odtworzyć podczas gdy chciałem przeczytać parę cytatów do recenzji Hrabiego Monte Cristo. A to nie jest duży minus, myślę, dla większości użytkowników, którzy po prostu czytają książki, tym bardziej jeśli czytasz książki fikcyjne. Ten właśnie czytnik sprawdzi się bajecznie. Wszystkie formaty, jakie tylko sobie możesz wymyślić, tam znajdziesz. Uwierz mi, będziesz zadowolony, polubisz czytanie książek elektronicznych. Ja naprawdę dzięki temu czytnikowi to polubiłem. Także dziękuję małżonce za ten prezent. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że dałem Wam do myślenia tą recenzją. Widzimy się w kolejnym odcinku recenzji książki w weekend i vloga już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!